Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na film z serii kosmetycznej, a będą to kosmetyki zarówno do makijażu, będą to kosmetyki do pielęgnacji twarzy, jak i ciała. I tak naprawdę to są zakupy z dwóch sklepów. Po pierwsze, a w sumie to nawet głównie jest to zamówienie z Ezebra, z drogi internetowej Ezebra. Natomiast jest to również zamówienie ze sklepu internetowego Matic. I podzielę ten film w ten sposób, że w jednej części pierwszej będą właśnie te akcesoria, witaminy w bardzo fajnej formie, jak również produkty do makijażu, ponieważ ich mam tak naprawdę bardzo mało, ale za to bardzo fajne. Natomiast w drugiej części będą produkty typowo pielęgnacyjne. Także nie przedłużam, przechodzę do omawiania kosmetyków. I jak zawsze na sam początek zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście subskrybowali mój kanał. Pamiętajcie również, że klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o nowych odcinkach, które pojawiają się średnio dwa razy w tygodniu. I przechodząc do pierwszego produktu, jest to, słuchajcie, coś, na co od dłuższego czasu polowałam. Od dłuższego czasu polowałam, już dawno chciałam kupić. Z tym, że jakoś tak stwierdziłam, bo w ogóle chciałam to kupić na Allegro, nie na Allegro, przepraszam, na AliExpress. No ale w związku z koronawirusem zaprzestałam robienia tam zakupów. A to są, jest to, słuchajcie, wyciskaczka do tubek. Wyciskaczka do tubek w formie, w kształcie ust. Jest plastikowa, dzięki czemu zapobiega nam to utracie produktów. Ja tutaj mam taką małą saszeteczkę i spójrzcie, że to się bez problemu, ta saszeteczka tutaj mieści i przez, dzięki takiemu wyciskaczowi możemy z tubki na przykład po paście czy po jakimś kremie, jeżeli mamy w tubce, wycisnąć to, co nam zostało gdzieś tam w rogach, a z czym mamy problem. Takie cudo na Ezebra kosztowało całą złotówkę, więc słuchajcie, no jak mogłam nie kupić. Kolejną rzeczą jest kosmetyczka. Kosmetyczka, która kosztowała 14,90 i jest to, słuchajcie, kosmetyczka z firmy Sanctuary Spa. I to jest akurat seria hibiskus i woda kokosowa. Spójrzcie, jaki ta kosmetyczka ma fantastyczny wzór. Tutaj mamy taką twarz. Było bardzo wiele rodzajów tych kosmetyczek, ale ta mi się jakoś podobała najbardziej, ponieważ mamy tutaj te kokoski, te hibiskusy, te czerwone usta, jest przepiękna. Kosmetyczka jest wykonana z takiego wodoodpornego, szczelnego materiału, który również ma nam zapewnić to, że nie powinna się jakoś nam specjalnie ta kosmetyczka brudzić. Jest jedno przegródkowe, tutaj mamy tekturkę włożoną, więc ja już ją Wam wyjmę, żeby było wygodniej. Spojrzeć. Widzicie, to jest jednokomorowa kosmetyczka zapinana na suwaczek z bardzo eleganckim takim czarnym dzyndzelkiem. Wnętrze kosmetyczki jest również z takiej siateczki. Wydaje mi się, że ona również powinna być wodoodporna. Także myślę, że takie jakieś najpotrzebniejsze kosmetyki, nawet teraz, kiedy gdzieś wyjeżdżamy już na wakacje, bardzo fajnie nam się będzie korzystało z takiej kosmetyczki. Ja właśnie planuję w niej mieć kosmetyki takie, wiecie, kolorówkę, jakieś pędzle, więc myślę, że tutaj wszystko fajnie się do niej zmieści. Wymiary to jest 21 na 15 cm, także bardzo, bardzo mi się podobało. Kolejną nietypową rzeczą, słuchajcie, są żelki. Ale nie są to zwykłe żelki, takie wiecie, Haribo czy coś takiego. Ja jestem osobą, która ma niedobór witaminy D i swego czasu przyjmowałam 4000 jednostek, w tym momencie przyjmuję już 2000 jednostek, bo jak wiemy, witamina D ma zbawienny wpływ zarówno na nasze włosy, na naszą skórę, podobnie również na zęby i na kości. I słuchajcie, firma Noble Health wypuściła suplementy w postaci żelek, żelków. I to są żelki, które zawierają w swoim składzie witaminę D3. I słuchajcie, ja jak tylko zobaczyłam to pudełko, znaczy te żelki, no mówię nie. Po pierwsze bardzo lubię żelki, po drugie stwierdziłam, no kurczę, no witamina D w postaci żelków, no to fantastyczna sprawa. Także właśnie sobie zakupiłam. Tutaj mamy informację, że witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze udział w procesie podziału komórek, pomaga w prawidłowym wchłanianiu, wykorzystywaniu wapnia oraz w
fosforu. Takich żelków mamy tutaj bodajże 60. Co, nie mogę znaleźć tutaj informacji o ilości żelków. Jest na pewno informacja, a tak, około 60 żelek. Jest to 180 gram, jest to 180 gram w opakowaniu. Te żelki mogą przyjmować zarówno dorośli, oczywiście, jak i dzieci, ale dzieci w wieku od 3 roku życia. Dzieci powinny brać jednego żelka dziennie, natomiast dorośli 2 żelki dziennie. Ja Wam to nawet otworzę, bo jeszcze nie otwierałam tego. To jest również zakup na Ezebra. Ja Wam, jeżeli już będę robiła, pokażę. Jeżeli już będą produkty z firmy Matic, to oczywiście ze sklepu Matic, to Wam o tym powiem. Żelki mają smak pomarańczowy. Pachną tak jak żelki i mamy tutaj takie jakby cytrynki, pomarańczki. O! Zaraz w ogóle nawet spróbuję. Ale są, powiem Wam, różne kształty. Dzisiaj jeszcze nie brałam witaminy D, więc będzie idealnie. Chyba mówiłam, że żelki mają smak pomarańczowy. Nie mają laktozy, glutenu. Są bez GMO. Powiem Wam, że żelki mają smak. Taki właśnie pomarańczowy. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej będzie przyjmować właśnie witaminę D w formie takiej takich żelków, bo są przyjemniejsze, aniżeli ciągłe łykanie tabletek. Jeżeli chodzi o cenę, to witamina D kosztowała 17 zł, chyba bez grosza. Jedną paragon, zaraz Wam powiem. Tak, a nawet jak ją kupiłam w promocji za 15,30, także powiem Wam, że jest bardzo fajna. No i mamy całkiem długi termin przydatności, bo jest przydatna do czerwca 2021 roku, także bez problemu takie pudełeczko, ono jest plastikowe, zjemy. Kolejne misie. Tym są misiami na zdrowe włosy. I tutaj mamy 500% biotyny, która pomaga zachować zdrowe włosy. I również te misie mają smak pomarańczowy. Są ważne do listopada 2021 roku, także całkiem długo. Ich też jest około 60. Mamy tutaj masę 300 gram, jest to pudełko zdecydowanie cięższe aniżeli to z witaminą D. Tutaj jeżeli chodzi o przyjmowanie tych witamin, to chyba również tak mi się wydaje, że tutaj też mamy przyjmować jedną tabletkę dziennie, ale te misie na zdrowie, słuchajcie, kosztują 42 zł, więc to już jest troszeczkę więcej. Ja je kupiłam w cenie 37,71, także to już też taka całkiem spora. Jeżeli chodzi o skład, ponieważ ma 12 składników odżywczych i też chyba mówiłam, że ma pomarańczowy smak, ale jeżeli chodzi o składniki, to mamy tutaj biotynę, niacynę, witaminę E, kwas pantenowy, witaminę B6, tiaminę, kwas foliowy, witaminę B12, mangan, witaminę A, selen oraz cynk. A, zalecany sposób stosowania to 2 żelki dziennie, czyli takie opakowanie starcza nam na miesiąc. Jeżeli chodzi o działania tych produktów, no to biotyna, cynk oraz selen pomagają zachować zdrowe włosy. Niacyna, witamina A pomagają zachować zdrową skórę, natomiast witaminę E oraz mangan pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Także powiem Wam, że jak tylko zobaczyłam te dwa produkty, to stwierdziłam, że no muszę je kupić, ponieważ ja tych tabletek biorę sporo, bo biorę też Artyrox, jakieś tam inne rzeczy. Więc bardzo Wam serdecznie polecam. Myślę, że to jest fajny zamiennik takich tradycyjnych tabletek, żeby po prostu nie obciążać naszej wątroby, żeby nie obciążać naszego organizmu, a myślę, że taka forma jest bardziej przyswajalna, aniżeli tabletki. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, to jest to, słuchajcie, tusz do rzęs. I stwierdziłam, że są wakacje, więc zaszaleję. Kupiłam sobie tusz, nowość od L'Oreala, która jest dostępna w dwóch kolorach. Ja wybrałam kolor Lila i jest to L'Oreal Mega Volume Miss Baby Roll. I jest to tusz do rzęs, który kupicie za cenę 19,90, z tym, że ja ją kupiłam, tą maskarę, za 9,99. Tak, nie, nawet nie, przepraszam, za 9,90. I byłam bardzo ciekawa, jak ten tusz się sprawdzi, jak będzie wyglądał. Słuchajcie, ten tusz, tak jak wspomniałam, ma kolor fioletowy, taki lila. Ma nam zapewniać podkręcenie oraz, wow, wydłużenie naszych rzęs, jak również mega objętość. Szczoteczka jest taka mocno spiralna,
która ma przyczyniać się do tego, że na rzęsach nie będą pozostawały grudki. Z tego co czytałam, tuż na początku bardzo, widzicie, w ogóle dużo się go nabiera i on troszeczkę oblepia rzęs, ale to jest wiadomo kwestia użycia. Ja bym chciała zobaczyć, jaki kolor ma ten tusz, ale trochę ciężko mi go... O, powiem wam, że bardzo fajnie fioletowy. Na lato myślę, że fajnie się sprawdzi, aczkolwiek uważam, że takie tusze już w tych kolorach możemy nakładać przy użyciu takich, znaczy połączeniu z dość lekkimi cieniami, żeby, wiecie, nie być takim bardzo aż kolorowym. Mam nadzieję, że trochę źle pomalowałam. O. Tak wygląda kolor tuszy, jak wiecie, jest taki mocno fioletowy, znaczy taki właśnie lila, taki całkiem przyjemny kolorek. Pachnie jak zwykły tusz, pojemność też jest standardowa. No, staram się go zerszyć, powiem wam, że nie jest to wcale takie łatwe, trochę się roluje, ale to dlatego, że normalnie tuszu nie nakładamy na ręce, tylko na rzęsy. Także byłam właśnie ciekawa, bardziej wolałam właśnie kolor taki fioletowy, aniżeli niebieski. Myślę, że fajnie może się na naszych rzęsach prezentować. W ogóle wydaje mi się, słuchajcie, że opakowanie jest przeźroczyste i widzimy właśnie tutaj w tej dolnej części kolor tego tuszu. Także myślę, że to byłby bardzo fajny chwyt marketingowy L'Oreala. Mam również drugi tusz do rzęs i ten tusz już nawet zaraz albo już widzieliście, nie, chyba dopiero już widzieliście test tego tuszu, ponieważ ja go zakupiłam dopiero pierwszy raz, ale ten tusz już był droższy, bo kosztował 27 zł i tuż to jest tusz hitowy, po prostu hit hitów, który już wszyscy chyba używali, tylko oczywiście jeszcze nie ja. I to jest Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara i on jest akurat w kolorze czarnym. Ma taką troszeczkę grubszą szczoteczkę w kształcie klepsydry. Tusz ma, znaczy ja już wiem, że tusz pięknie te rzęsy wydłuża, tusz pięknie je tak pogrubia oraz podkręca, bo tak jak mówiłam, to jest Lash Lift, czyli tusz, który jest oparty na w zasadzie takiego liftingu rzęs. Jeżeli ktoś was korzystał, no to wiecie, jak to mniej więcej działa, że się nakłada taki wałeczek klejący jak gdyby i właśnie na ten wałeczek nakręca się nasze rzęsy, więc one są tak mocno wywinięte, podniesione, no i fajnie właśnie podkręcone. Tak ma właśnie działać ten tusz, utrzymywać to podkręcenie do 16 godzin. Słuchajcie, tuż przez cały dzień mi się nie odbił, tuż przez cały dzień mi się nie osypał. Troszeczkę te rzęsy były mocniej sklejone, szczególnie na tym moim nieszczęsnym prawym oku. Na lewym wyglądały naprawdę fantastycznie, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak on wygląda, to serdecznie was odsyłam do filmu. Ale generalnie ja z tego tuszu już jestem bardzo zadowolona i bardzo serdecznie wam go polecam. Jeżeli jeszcze nie używaliście, to myślę, że warto spróbować. Może akurat uda wam się trafić na jakąś promocję, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Chciałam wam teraz pokazać hit po prostu tego lata z marki Art Deco. Art Deco, słuchajcie, wypuściło nową serię produktów, taką limitowaną kolekcję kosmetyków na lato i to jest akurat chyba największy hit tej całej serii. Jest to rozświetlacz brązujący do twarzy, czyli puder brązujący i nazywa się on, słuchajcie, Glow Bronzer Pudre Lumière. I to, co mnie, puder ma nadawać efekt rozświetlenia i lekko opalonej skóry, idealny na kości policzkowe, ramiona oraz dekolt. Ja go mam na twarzy dzisiaj, oprócz rozświetlacza, który chyba najmocniej się tutaj świeci, jest pięknie on wygląda na naszej twarzy. Jeżeli chodzi o cenę, to cena jest dość wysoka, ponieważ normalnie kupicie ten produkt za 120 zł. Natomiast mi się udało go kupić, słuchajcie, za 80, niecałe 80 i mamy tutaj kolor Summer Glow. Powiem wam, że to jest przepiękne. W ogóle jak ja tylko zobaczyłam to pudełko, spójrzcie, mamy tutaj taką puderniczkę i ten wierzch jest zrobiony z ręcznie wykonanej właśnie rafii. Mamy w ogóle tutaj 10 gram produktu, ale no spójrzcie, jakie to jest piękne w ogóle. No, mi się bardzo podoba. Po otwarciu ukazuje nam się lustereczko. Także mamy lusterko i taki pięknie mieniący się, brązujący puder, który według mnie idealnie sprawdza się właśnie jako bronzer, taki do konturowania twarzy. Mi się osobiście bardzo podoba. No w ogóle spójrzcie, tu jest też taki piękny kształt wytłuczony na tym pudrze. No jest coś wspaniałego. Tutaj wam nabrałam, mam nadzieję, że widać. O, spójrzcie, jak się pięknie mieni. Także no to jest fantastyczny produkt, bardzo wam go polecam. On w swoim składzie ma mikę, dzięki czemu się nie osypuje, bardzo fajnie się rozprowadza, nie tworzy plam. Wygląda naprawdę na naszej skórze
przepięknie, pięknie ją rozświetla, delikatnie właśnie brązuje i tak rozświetla naszą dłoń, nawet, znaczy naszą twarz, spójrzcie jak nawet na dłoni. Mam nadzieję, że to widać, pięknie się mieni. No mi się podoba osobiście bardzo, nawet właśnie na takiej lekko opalonej twarzy lepiej to chyba się prezentuje. Możemy też stosować to właśnie w połączeniu z normalnym bronzerem, no ale mi się ten efekt podoba niesamowicie, no plus to opakowanie, no to jest po prostu obłędne. Jest to produkt perfumowany, jeżeli byście się bali jakiegoś działania, wiecie, alergicznego, raczej nie powinno wystąpić. No jest, no naprawdę jest to fantastyczny produkt, zarówno jako właśnie pudrę brązującą, jako bronzer. Dla mnie rewelacja. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest to paleta. Test tej palety też już widzieliście na kanale, także odsyłam Was do tego filmu. Jest to paleta Dreamily i to jest firmy Paese. Trochę mi się tutaj też odbija niestety lampa. Tak wygląda paletka, opakowanie raczej paletki. Natomiast sama paleta wygląda w ten sposób. I również po otwarciu mamy lustereczko, jak również 8 bardzo fajnych cieni do powiek. Mamy taki matowy, kremowy kolorek. Mamy taką również matową różobrzoskwinkę, jest piękny lila. Mamy również już taki satynowy, opalizująco złoto-różowy cień. To jest już taki właśnie satynowy. Satynowy mamy również taki beżyk tutaj. Tutaj mamy mocno mieniący się taki złotawy. Ja mam go zresztą dzisiaj na oczach, także jest naprawdę, spójrzcie, przepiękny. Mamy też taki ciemniejszy brązik, również błyszczący, taki chłodny, no i ciepły, matowy brąz, taką czekoladkę. Paleta kosztowała 39 zł i ja się w niej po prostu zakochałam od pierwszego użycia, bo potrzebowałam się takiej mniejszej palety. Oczywiście ma kilka braków, bo na przykład ten rzos jest mało napigmentowany. Ja go łączyłam z różem w tym teście, z tym różem matowym, no to bardziej mi po prostu zintensyfikował ten róż, aniżeli odciął się jako fiolet, ale generalnie utrzymał się pięknie cały dzień, nie powchodził mi w załamania, no rewelacyjnie się z nim pracowało. Do tych brązów przyznam szczerze, że brakuje mi jakiegoś jasnego brązu, którym mogłabym, słuchajcie, zaznaczyć załamanie, także musiałam użyć innej palety. Jeżeli chciałam właśnie dzisiaj użyć takich, tych ciemniejszych kolorków, bo w zewnętrznym kąciku mam ten ciemny, a normalnie na całą powiekę mam ten rdzawy. Także generalnie z paletą pracuje się bardzo fajnie. One się mocno pylą w palecie, ale nie osypują się już na twarzy, także naprawdę jest to świetny, świetny produkt, którym chciałabym zakończyć tą pierwszą część filmu. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do obejrzenia części drugiej, która będzie mówiła o produktach do pielęgnacji, a mam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i jest również dużo świetnych rzeczy. Także ja Was na koniec tej pierwszej części zachęcam do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Klikajcie dzwoneczek, aby mieć przypomnienia o nowych odcinkach i wpadajcie koniecznie na Instagrama. Do zobaczenia w drugiej części.